posiedzenia ministra spraw wewnętrznych Układu Warszawskiego, na którym Kiszczak mówi: jedynym celem stanu wojennego jest zmiana kierownictwa Solidarności. Potem Lech Wałęsa występuje przed kamerami telewizyjnymi, aby powiedzieć: nowa Solidarność będzie zupełnie inna niż ta w 80 roku. Do nowej Solidarności wejdą zupełnie nowi ludzie. Czyli Lech Wałęsa w 80, którym to było, 7 czy 8 roku, już wiedział, że w nowej Solidarności, jak ją nazwał, nie będzie demokracji, bo już wiedział, że będzie inna i że nowi ludzie wejdą. A jeszcze przypomnę strajk majowy, na którym przez krótki czas byłem. No i jest tam niewielka ilość strajkujących uchwala, że żądają przywrócenia Solidarności. Poszło do drukarni, wraca w pliku lotek: żądamy przywrócenia Solidarności w Stoczni Gdańskiej. Wlazłem na jakąś skrzynkę i czytam. Ja mówię: chłopaku, żądacie przywrócenia Solidarności, czy Solidarności tylko w Stoczni Gdańskiej? Nie Solidarności, cała. Ja mówię: no to do pieca. Tak, do pieca, poszło do pieca. Uchwalają, no to piszemy, no żądamy uchwalenia Solidarności. Proszę Państwa, powtórzyło się 3 razy. 3 razy z drukarni wracało Solidarności w Stoczni Gdańskiej. W końcu wyszedłem z tego strajku. Więc proszę Państwa, to nie jest tak, że to jest jakiś przypadek, czy komuś się wydaje. Celem stanu wojennego była zmiana kierownictwa Solidarności. Zostało zmienione, zostało. Zostało przez Wałęsę potwierdzone, zostało. O co chodziło z tymi? Była cały pomysł, genialny pomysł, że to my ustąpimy komunie, zrobimy tylko, zgodzimy się, żeby Solidarność była tylko na poziomie komisji zakładowych. I pewnie głupi komuch się na to nabierze. A jak się na to nabierze, to my zaraz zrobimy zebranie i się zjednoczymy. No oczywiście. Proszę Państwa, tutaj chciałem powiedzieć jedno. O niebezpieczeństwie, o ogromnym niebezpieczeństwie, ażeby przeciwnika uważać za głupca. To jest prosta droga do totalnej przegranej. Proszę Państwa, trzeba się liczyć, żeby zawsze zakładać, że przeciwnik jest mądry, co najmniej tak jak my. Co najmniej tak jak my. Jak się nam trafi w ucho, że szczęśliwy los, że jest głupszy, no to od wygranej na loterii ubezpieczeń się nie wykupuje, prawda? Natomiast proszę Państwa, co jest, jeżeli okaże się, że przeciwnik jest mądrzejszy? A taki mieliśmy przypadek w 1989, prawda? Niewątpliwie. Proszę Państwa, mamy zasady. Mamy po prostu ustalone zasady, których w przypadku, kiedy nie wiadomo, co zrobić, to wiadomo, trzeba się trzymać zasad. Ja, proszę Państwa, siedząc w Zabrzu, odsiadując tam mój kolejny wyrok, wypożyczyłem z biblioteki, byłem pierwszym czytelnikiem już od lat Etyki Mura. I tam w jednym tym jest właśnie postawione to problem. Czy należy trzymać się zasad? I odpowiedź jest taka, że, bo czasy się zmieniają, zasady są zawsze stare, wydarzenia są nowe, w związku z tym do nowych wydarzeń może potrzebne są inne zasady, a nie trzymanie się starych. I odpowiedź jest taka, że ludzie podejmują decyzje z reguły, a należy się z tym liczyć, tylko na podstawie fragmentarycznych, czyli części informacji. Nie mają, podejmując decyzję, że nie mamy pełnej informacji,
I dwa, trzeba się liczyć z tym, że nasza maszynka do myślenia nie działa aż tak sprawnie, jak powinna. I dlatego okazuje się, że trzymanie się zasad daje lepsze wyniki niż porzucanie zasad i podejmowanie decyzji wydawałoby się korzystniejszym. No proszę Państwa, w 1989 roku złamano wszystkie zasady. Po prostu, jeżeli ktoś z Państwa znajdzie jakąś, która nie została złamana, to proszę przedzwonić. Będę wdzięczny, no bo zawsze wyjątki są pocieszające. Proszę Państwa, papież w encyklice, a encyklika to nie jest homilia czy kazanie, ani nawet artykuł czy wywiad. Encyklika to jest dla katolika tekst zobowiązujący. I naruszenie działań sprzeciw encyklikom jest grzechem. Jan Paweł II powiedział dobitnie i to kilka razy, jak w tym skomplikowanym języku encyklik jest przyjęte, niezależnie od formy własności, majątek musi służyć dobru ogólnemu. Co zrobiono w 1989 roku, to powiem skrót z zebrania, na którym nie ja byłem, tylko niewłaściwy kolega był zaproszony. Jeżeli nie możemy pomóc 30 milionom, to pomóżmy przynajmniej 3 tysiącom. Czyli proszę Państwa, dokładnie zaprzeczenie również zasadom katolickim, bo encyklik już jest zasadą. Świadome zaprzeczenie.